26 lipca 2016 roku, chwilę po godzinie 3 nad ranem, na jeden z komisariatów policji ulokowanych na terenie prefektury Kanagawa zgłosił się młody mężczyzna. Powiedział, że niespełna godzinę temu wszedł niepostrzeżenie na teren ośrodka opieki nad osobami niepełnosprawnymi, gdzie dokonał brutalnej napaści na kilkudziesięciu śpiących pacjentów. Na potwierdzenie swoich słów przyniósł torbę pełną zakrwawionych noży i innych ostrych przedmiotów. Zapraszam do wysłuchania historii mężczyzny posiadającego pewną kontrowersyjną opinię, której próba jednoznacznej manifestacji doprowadziła do ogromnej tragedii, znanej powszechnie jako masakra w Sagamiharze. Była dokładnie 1:37 nad ranem, kiedy jedna z kamer na terenie ośrodka opieki o nazwie Tsukui Yamayurien zarejestrowała czarną Hondę wjeżdżającą z dość dużą prędkością w jedną z bocznych uliczek. Kilka sekund później z pojazdu wysiadła ubrana na czarno postać, która podeszła do bagażnika i wyciągnęła z niego dużą, czarną sportową torbę. Następnie przeskoczyła przez niskie ogrodzenie oddzielające ulicę od zabudowań i po chwili zniknęła za wzniesieniem. Człowiek ten udał się prosto do jednego z okien znajdujących się na parterze po skrajnie wschodniej stronie budynku, po czym wybił szybę przy pomocy młotka i w ten sposób dostał się do środka około godziny 2:10. Chwilę później natknął się na jednego z pracowników, którego zaszedł od tyłu, obezwładnił, a następnie związał mu ręce i nogi przy pomocy opasek zaciskowych i odebrał klucze do wszystkich pomieszczeń. Co gorsza, mężczyzna na oczach skrępowanego pielęgniarza wbił nóż prosto w serce jednego z pacjentów, po czym wyszedł z pomieszczenia. Jako że żadna osoba przebywająca w tamtym momencie na terenie placówki nie usłyszała niestety ani dźwięku tłuczonego szkła, ani odgłosów szamotaniny, włamywacz mógł swobodnie poruszać się po całym terenie. W efekcie człowiek ten przeszedł wzdłuż całego rozległego budynku, wchodząc po kolei do wszystkich pokoi, gdzie przy pomocy jednego z przyniesionych ze sobą noży dźgał w klatkę piersiową każdego rezydenta, którego udało mu się znaleźć. Jako że większość pacjentów w momencie ataku spała, nie zdążyli oni w żaden sposób zareagować na to, co się dzieje. Niezwykle tragicznym aspektem tej sprawy jest również fakt, że znaczna większość z rezydentów ośrodka była niepełnosprawna w stopniu znacznym i nie byli oni nawet w stanie krzyczeć czy też wołać o pomoc. Po ataku leżeli oni samotnie w bólu, ciemności, czekając na śmierć. Kiedy napastnik spotykał na swojej drodze kolejnych pracowników nocnej zmiany, natychmiast groził im nożem i kazał stanąć przy ścianie, po czym, podobnie jak za pierwszym razem, krępował im ręce i nogi, a następnie prowadził do najbliższego pokoju, gdzie na ich oczach mordował kolejnego pacjenta. Jednak niektórym z pielęgniarzy udało się w porę zorientować, co się dzieje i wezwać odpowiednie służby. O godzinie 2:38 nad ranem 26 lipca 2016 roku numer alarmowy w mieście Sagamihara zarejestrował połączenie przychodzące z ośrodka Tsukui Yamayurien, podczas którego przerażony mężczyzna błagał o pilną interwencję służb, ponieważ na teren ośrodka dostał się obcy, uzbrojony mężczyzna, który, cytuję, szaleje z nożem. Kiedy napastnik dotarł do samego końca budynku, udał się na pierwsze piętro do innej jego części, którędy przedostał się do bocznych drzwi, znajdujących się zaraz przy głównym wejściu do placówki. To właśnie tamtędy mężczyzna zbiegł z miejsca zdarzenia, jeszcze zanim na miejsce dotarły pierwsze radiowozy, skrzętnie omijając biuro ochrony. Kamera wspomniana na samym początku zarejestrowała go ponownie o 2:50 nad ranem, jak szybkim krokiem zmierza ku swojemu samochodowi, wkłada torbę do bagażnika, a następnie odjeżdża z piskiem opon. Chociaż desperacki komunikat uzyskany od jednego z pracowników ośrodka sam w sobie brzmiał zdecydowanie niepokojąco,
to żaden z wysłanych na miejsce policjantów nie mógł się nawet spodziewać, z jak ogromną tragedią przyjdzie im się zmierzyć tego dnia. Skala obrażeń była tak poważna, że na miejsce wezwanych zostało aż 29 karetek pogotowia, których załogi długimi godzinami próbowały ratować życie dziesiątek ranionych nożem pacjentów. W momencie ataku w placówce przebywało 149 rezydentów długoterminowych, 92 mężczyzn i 57 kobiet oraz 10 krótkoterminowych. Wszyscy ci ludzie mieli poważną niepełnosprawność intelektualną i wymagali stałej opieki oraz pomocy przy codziennych czynnościach, takich jak jedzenie, kąpiel czy korzystanie z toalety. Przybyli na miejsce lekarze finalnie potwierdzili śmierć 19 osób. Było to 10 kobiet w wieku od 19 do 70 lat oraz 9 mężczyzn w wieku od 41 do 67 lat. Zdecydowana większość z tych zgonów spowodowana była wykrwawieniem, jednak w przypadku dwóch kobiet powody były nieco inne. U 19-latki stwierdzono krwotok dootrzewnowy spowodowany uszkodzeniem tętnicy śledzionowej, u 40-latki natomiast śmierć nastąpiła ze względu na dźgnięcie w oba płuca, które wywołało odmę opłucnową oraz krwiak opłucnej. Wszystkie ofiary śmiertelne miały liczne rany kłute klatki piersiowej oraz szyi. Życie pozostałych 29 osób szczęśliwie udało się uratować, chociaż stan 20 z nich określono jako ciężki i wymagali oni natychmiastowego przewiezienia do specjalistycznych placówek medycznych. Ofiar ataku było tak wiele, że zaszła konieczność podzielenia ich na 6 okolicznych szpitali. Czas powrotu tej grupy pacjentów do zdrowia określano, w zależności od przypadku, na od 9 dni do 6 miesięcy. Dwóch z 9 pracowników obecnych w ośrodku w momencie zdarzenia, kobieta i mężczyzna, również odniosło obrażenia, jednak nie były to rany zadane nożem i określone zostały jako powierzchowne. Na terenie ośrodka policjanci zabezpieczyli 2 zakrwawione noże, które sprawca musiał z jakiegoś powodu zostawić na miejscu zbrodni. Były to noże Yanagiba, czyli słynne japońskie noże do przygotowywania sushi i sashimi. Gdyby człowiek odpowiedzialny za atak dobrowolnie nie oddał się w ręce policji, o czym wspominałam na samym początku odcinka, i tak zostałby bez problemu zidentyfikowany przez znaczną część pracowników pełniących tej nocy dyżur, gdyż mężczyzna ten jeszcze 4 miesiące wcześniej należał do grona opiekunów ośrodka Tsukui Yamayurien. Jego dawni współpracownicy bez problemu rozpoznali agresora oraz opowiedzieli funkcjonariuszom, że mężczyzna wykrzykiwał do nich hasła typu „Zejdź mi z drogi, jestem tu po to, aby zabijać niepełnosprawnych”. Śledczy uzyskali również mrożącą krew w żyłach informację, że człowiek ten, wchodząc do każdego pokoju, wymawiał najpierw na głos imię i nazwisko niepełnosprawnego rezydenta, dokładnie pamiętając kto i gdzie był przydzielony. Wyjaśniałoby to również fakt, że mężczyzna tak swobodnie poruszał się po terenie placówki i potrafił pozostać niezauważonym przez ochronę, z której zwyczajami i godzinami obchodów był dobrze zaznajomiony. Wiedział, którędy wejść oraz wyjść, aby pozostać niewykrytym i być w stanie bez większego problemu oddalić się po wszystkim z miejsca zdarzenia. Rankiem, kiedy media donosić zaczęły o niewyobrażalnej tragedii mającej miejsce minionej nocy, wszyscy zastanawiali się, kim mógł być i jaki mógł mieć motyw człowiek, który dopuścił się największego, jak na tamtą chwilę, masowego mordu na terenie Japonii po II wojnie światowej, okrzykniętego mianem masakry w Sagamiharze. Sagamihara jest japońskim miastem położonym na terenie prefektury Kanagawa, około 40 km na zachód od Tokio. Jest to region, w którym od 1955 roku prężnie rozwijają się branże produkujące wyroby metalowe, maszyny, urządzenia elektryczne i przetworzoną żywność. Słynie on również z produkcji wysokiej jakości ryżu, pszenicy oraz tytoniu. Miasto pełni także istotną funkcję sypialni dla obszaru metropolitarnego Tokio i Yokohama, gdyż pomiędzy tymi obszarami zorganizowano komfortowy, szybki przejazd w postaci kolei. Na rok 2016 Sagamiharę zamieszkiwało ponad 720 tysięcy mieszkańców, a jednym z nich był 26-letni mężczyzna o personaliach Uematsu Satoshi.
Przyszedł on na świat 20 stycznia 1990 roku w Tokio. Jego ojciec był nauczycielem rysunku w szkole podstawowej, matka natomiast była mangaką, czyli osobą zajmującą się zawodowo rysowaniem mangi. Kiedy chłopiec skończył rok, trzyosobowa rodzina przeprowadziła się do Sagamihary, gdzie postanowili osiedlić się w cudzysłowie na dobre. Jako kilkulatek Satoshi był niezwykle uroczym i energicznym dzieckiem. Uczęszczał do jednej z publicznych szkół podstawowych, gdzie określany był często mianem klasowego wesołka. Choć przewidywano, że chłopiec, podobnie jak jego rodzice, przejawiał będzie talent plastyczny, to okazało się, że od najmłodszych lat Satoshi wykazywał zainteresowanie sportem, a konkretnie koszykówką. Jako że pomimo spędzania dużej ilości czasu na grze, syn państwa Uematsu w dalszym ciągu otrzymywał bardzo dobre stopnie w szkole, postanowili oni wspierać pasję swojego jedynaka. Taki stan rzeczy utrzymywał się mniej więcej do czasu, kiedy Satoshi poszedł do gimnazjum. Zmienił wtedy środowisko, poznał nieodpowiednie osoby, z którymi zaczął palić papierosy oraz pić alkohol. Zdarzało się również, że nastolatek przyłapywany był na dokonywaniu drobnych kradzieży w sklepach, a także dopuszczał się dewastacji mienia, będąc pod wpływem napojów procentowych, za co niejednokrotnie przyprowadzany był do domu przez funkcjonariuszy policji. Jednak najpoważniejszym przewinieniem młodego Uematsu było pewne zdarzenie z liceum z 2007 roku, kiedy to 17-latek pobił młodszego, niepełnosprawnego chłopaka. Powody, dla których do tego doszło, nie są do końca jasne. Jeszcze będąc w tej samej szkole, Satoshi wdał się w bójkę z innym uczniem podczas meczu koszykówki, za co na pewien okres czasu został zawieszony w prawach ucznia. Biorąc pod uwagę jego dotychczasowe zachowanie i specyficzną postawę, dla wielu osób mogłoby wydawać się to kontrowersyjne, ale po ukończeniu liceum chłopak zadecydował o pójściu w ślady ojca i zostaniu nauczycielem w szkole podstawowej. Wybrał więc kierunek pedagogiczny na jednym z prywatnych uniwersytetów. Możliwe, że w tamtym momencie rodzice odzyskali nieco wiarę w syna i to, że będzie on w stanie przystosować się do zasad panujących w społeczeństwie oraz odnaleźć w nim swoje miejsce. Niestety, tak się jednak nie stało. Po rozpoczęciu studiów młody mężczyzna pił jeszcze więcej alkoholu niż do tej pory, a dodatkowo zaczął eksperymentować z narkotykami. Mniej więcej w tamtym czasie rodzice chłopaka postanowili wyprowadzić się z domu, w którym w dalszym ciągu wspólnie zamieszkiwali, z powrotem do Tokio. Nie do końca wiadomo, jaki mógł być tego powód, jednak niektóre źródła wskazują na fakt, iż decyzja mogła zostać podjęta pod wpływem nieustannych kłótni i awantur rodziców z ordynarnym, ich zdaniem, synem. Dodatkową kością niezgody w rodzinie mógł być ogromny tatuaż, który Satoshi wykonał na całych plecach. Jeżeli słuchacie mnie dziś na YouTube, zdjęcie tatuażu możecie zobaczyć teraz na ekranie. W kraju takim jak Japonia, gdzie tatuaże są w dalszym ciągu tematem tabu dla wielu, tego rodzaju ozdoba ciała z pewnością mogła przelać uzupełnianą miesiącami szalę goryczy. Dla części z Was decyzja Satoshiego o tatuażu mogła wydawać się dosyć nagła, jednak warto wspomnieć, że młody mężczyzna, nie będąc jeszcze pewnym co do tego, co pragnie robić w przyszłości, jednocześnie studiował pedagogikę oraz praktykował w jednym z okolicznych studiów tatuażu. Nie było to jednak takie zwyczajne studio, które część z Was może kojarzyć z własnych doświadczeń. Było to miejsce bezpośrednio powiązane z Yakuzą, czyli japońską mafią. Satoshi był zafascynowany tym środowiskiem. Niektóre osoby twierdzą, że wypowiadał się, że pragnie do niej dołączyć. Jednak tego typu organizacje, jak wiadomo, nie przyjmują w swoje szeregi każdego, kto wyrazi nimi zainteresowanie. Z tego powodu chłopak musiał zadowolić się byciem hanguro, czyli potocznie mówiąc pseudo-jakuzą. Hanguro są to zorganizowane grupy przestępcze, które dopuszczają się popełnienia przestępstw bez bezpośredniej przynależności do jakuzy. W skrócie, takie osoby angażują się w zatargi z prawem dla zabawy, aby złagodzić stres lub też z pobudek czysto hedonistycznych. Mimo wszystko, w 2012 roku Satoshi ukończył studia i dostał się na praktyki do jednej ze szkół podstawowych. Źródła wspominają, iż młody mężczyzna był bardzo lubiany przez dzieci i potrafił się nimi odpowiednio zaopiekować,
Jednak z jakiegoś powodu szkoła postanowiła nie przedłużać z nim umowy o pracę na czas nieokreślony. Nie wiadomo do końca, co mogło być powodem takiego stanu rzeczy, jednak z pewnością musiało to być coś konkretnego i istotnego, ponieważ w Japonii bardzo rzadko bywa tak, że po okresie próbnym dana osoba nie jest zatrudniana na stałe. Możliwe, że przychodził do pracy pod wpływem alkoholu lub marihuany, którą w dalszym ciągu popalał. Dodatkowym ciosem dla Uematsu był z pewnością również fakt, iż tatuażysta, u którego się szkolił, wyrzucił go z praktyk, rzekomo za głośne wypowiadanie swoich skrajnych poglądów o osobach niepełnosprawnych oraz tym, że nie powinny one mieć prawa do życia. Kłótnia mężczyzn spowodowała także to, że tatuaż na plecach chłopaka nigdy nie został dokończony. Docelowo miał on być wypełniony kolorem. Pozbawiony nagle obydwu dróg rozwoju, które pielęgnował latami, Satoshi początkowo nie wiedział, co powinien zrobić ze swoim życiem. Ostatecznie postanowił podjąć kursy doszkalające, pozwalające mu na pracę z osobami wymagającymi szczególnie troskliwej opieki. Wszystkie ukończył z wysokimi wynikami, dzięki czemu uzyskał staż w ośrodku Tsukui Yamayurien, który ostatecznie stał się tłem opisywanych dziś tragicznych wydarzeń. Jednak wbrew temu, co moglibyśmy myśleć, Uematsu bardzo dobrze radził sobie z opieką nad osobami niepełnosprawnymi. Do pracy mężczyzna przychodził pogodny i chętnie pomagał innym w potrzebie. Współpracownicy również wypowiadali się o nim bardzo pozytywnie, uważali go za bystrego i zmotywowanego do pracy. Dzięki jego zaangażowaniu w kwietniu 2013 roku postanowiono o zatrudnieniu jego osoby na pełen etat. Według znajomych Satoshiego, w tamtym momencie narracja mężczyzny na temat osób niepełnosprawnych umysłowo nieco się zmieniła. Mówił on, że takie osoby są urocze, a jego obecna praca to powołanie. Taki stan rzeczy nie trwał jednak długo, ponieważ już w kolejnym roku, 2014, pojawiły się pewne doniesienia, jakoby Uematsu dopuszczał się niewłaściwych zachowań lub niekiedy wręcz znęcania się nad pacjentami ośrodka. Wielokrotnie został on za to wezwany do dyrektora placówki, nie tylko w roku 2014, ale również w następnym, 2015. Finalnie w lutym 2016 roku, po otrzymaniu kolejnego upomnienia, Satoshi samodzielnie zrezygnował z pracy w Tsukui Yamayurien, stając się tym samym osobą bezrobotną. 15 lutego 2016 roku, zaledwie 2 tygodnie po odejściu 26-letniego mężczyzny z pracy, pewien japoński polityk, Oshima Tadamori, otrzymał pewien list. Jak możecie się domyślać, autorem listu był oczywiście Uematsu Satoshi. Chciałabym wam teraz przeczytać dokładne tłumaczenie tego niezbyt długiego listu, jednak ostrzegam, że jego treść może wywołać duże emocje u osób posiadających osoby bliskie dotknięte niepełnosprawnością lub też takich, które same się z nią zmagają. Dlatego jeżeli jesteście szczególnie wrażliwi na tym tle, na ekranie pojawi się teraz znacznik czasowy, do którego możecie przewinąć odcinek, aby pominąć szczegóły. Do szanownego przewodniczącego Izby Niższej Oshimy Tadamoriego. Bardzo dziękuję za przeczytanie tego listu. Mogę się pozbyć w sumie 470 niepełnosprawnych osób. Mam pełną świadomość, że moje poglądy są ekscentryczne, jednak kiedy myślę o zmęczonych twarzach członków ich rodzin, pustych oczach opiekunów pracujących w placówkach, to nie jestem w stanie się powstrzymać. Postanowiłem, dla dobra Japonii i świata, zacząć działać już dziś. Głęboko wierzę, że w ten sposób jestem w stanie ożywić światową gospodarkę, a może nawet zapobiec III wojnie światowej. Codziennie wyobrażam sobie świat, w którym osoby z głęboką niepełnosprawnością za zgodą opiekunów mogą zostać poddane eutanazji, kiedy nie są w stanie samodzielnie wykonywać przy sobie czynności domowych i społecznych. Uważam, że po dziś dzień nie mamy odpowiedzi na to, jak żyją osoby z niepełnosprawnościami złożonymi. Niepełnosprawni potrafią tylko krzywdzić innych. Myślę, że nadszedł czas, aby przeprowadzić rewolucję i podjąć trudną, ale nieuniknioną decyzję dla dobra całej ludzkości. Niech Japonia zrobi pierwszy duży krok. Czy pan Oshima Tadamori, który dźwiga świat, użyczyłby swojej mocy, aby zmierzał on w lepszym kierunku? Mam szczerą nadzieję, że przekaże pan tę wiadomość premierowi Abe Shinzo. Oto odpowiedź, do której doszedłem po poważnym zastanowieniu się, co mogę zrobić dla ludzkości.
Drogi przewodniczący Izby Niższej, Oshima Tadamori, czy użyczyłbyś swojej władzy dla dobra Japonii i całej ludzkości? Proszę to w pełni rozważyć. Satoshi Uematsu. Do listu dołączony został również szczegółowy plan, jak dokładnie przebiegać miałaby wspomniana w liście w cudzysłowie rewolucja. Co ogromnie frustrujące, wypunktowana lista tego, co dziać się miało po kolei, praktycznie w 100% pokrywa się z tragicznymi wydarzeniami z dnia 26 lipca 2016 roku. Plan zostanie wprowadzony w życie w czasie nocnej zmiany, kiedy jest mniej personelu. Obejmuje on dwa obiekty, w których przebywa wiele osób z wieloraką niepełnosprawnością. Personel zostanie związany, aby nie mógł się poruszać oraz aby nie mógł nawiązać kontaktu z nikim z zewnątrz. Cała akcja zostanie przeprowadzona szybko i bez wyrządzania szkody osobom z personelu. Po zabiciu 260 osób w dwóch obiektach samodzielnie oddam się w ręce policji. Pod spodem Satoshi uwzględnił dopisek. Jeżeli mam podjąć się akcji, posiadam kilka warunków. Po moim aresztowaniu mój pobyt w więzieniu nie powinien trwać dłużej niż 2 lata, a potem proszę pozwolić mi wieść wolne życie lub też całkowicie mnie uniewinnić na podstawie niepoczytalności. Pragnę uzyskać nowe imię i nazwisko, konkretnie Iguro Takashi, oraz legalne dokumenty takie jak dowód osobisty i prawo jazdy. Proszę o zorganizowanie mi operacji plastycznych, abym mógł wieść normalne życie w społeczeństwie. Wnoszę również o pomoc finansową w wysokości 500 milionów jenów, ponad 15 milionów złotych. Chciałbym, aby te warunki zostały mi obiecane. Jeżeli decyzja zostanie podjęta, plan wykonam w każdej chwili. Proszę to w pełni rozważyć dla dobra Japonii oraz pokoju na świecie. Z całego serca mam nadzieję, że uda się to omówić z premierem Abe. Bardzo mi przykro, że dokładam mu zajęć w już i tak niewyobrażalnie napiętym harmonogramie. Całość podpisana była imieniem i nazwiskiem mężczyzny, a także adresem i numerem telefonu. Jak można się było jednak spodziewać, Oshima Tadamori, do którego adresowany był list, nie przekazał go premierowi, a najbliższemu komisariatowi policji. Jako że zachodziło uzasadnione podejrzenie, że mężczyzna może głęboko wierzyć w słowa, które przelał na papier, zadecydowano o przymusowym umieszczeniu jego autora na długoterminowej obserwacji w szpitalu psychiatrycznym. W tym czasie wykryto u Satoshiego szereg nieprawidłowości, jak przykładowo zaburzenia urojeniowe, liczne psychozy spowodowane nadużywaniem leków oraz zbyt częstym paleniem marihuany, a także aspołeczność. Jako że posiadanie telefonu komórkowego na oddziale, na którym mężczyzna przebywał, nie było zakazane, Satoshi każdego dnia wysyłał do znajomych wiadomości, aby przyłączyli się do prowadzonej przez niego rewolucji, a kiedy ci stanowczo odmawiali, momentalnie im groził. Pomimo destrukcyjnych zachowań, jakie 26-latek podejmował na oddziale, a także posiadając wiedzę o jego uzależnieniach, po 22 dniach od przyjęcia Satoshiego na oddział zadecydowano o jego wypisaniu, stwierdzając, że ryzyko skrzywdzenia innych osób jest w jego przypadku znikome. Co więcej, w placówce, do której przyjęto Uematsu, nie było lekarza wykwalifikowanego pod kątem pracy z pacjentami zmagającymi się z uzależnieniami, więc w efekcie nie zastosowano rodzaju leczenia, które mogłoby przynieść pozytywne efekty. Dodatkowo, w Japonii istnieje coś takiego jak program opieki i powrotu do społeczeństwa. Korzysta się z niego w przypadku, gdy osoba, która wypisywana jest z placówki medycznej, mieszka sama i nie ma się kto nią zaopiekować, sprawdzić, czy prawidłowo bierze leki lub też czy nie potrzebuje pomocy przy podstawowych czynnościach. Wtedy przez pewien czas odpowiednio przeszkolony pracownik odwiedza samotnego pacjenta w domu. Jak wiemy, Satoshi również mieszkał samotnie, aczkolwiek zanim przydzielony miał mu zostać opiekun, personel szpitala postanowił skontaktować się z jego rodzicami, aby zapytać, czy nie przyjęliby oni syna pod swój dach na pewien czas, aby mógł w spokoju powrócić do zdrowia. Państwo Uematsu, z którymi 26-latek od dłuższego czasu nie dogadywał się najlepiej, odpowiedzieli jasno, iż nie będzie to możliwe, a mimo to w karcie pacjenta wpisano, że Satoshi nie mieszka sam i nie ma potrzeby, aby przydzielać do niego szpitalnego pracownika. W tamtym momencie nikt nie mógł mieć jednak pojęcia,
że ta seria szpitalnych błędów finalnie po części przyczyni się do tego, że za niecałe 2 miesiące życie straci bardzo wiele niewinnych osób. Po tym, jak sprawca masakry w Sagamiharze sam oddał się w ręce władz, policjanci od razu zabezpieczyli torbę, którą miał on przy sobie. W środku znajdowały się wszystkie przedmioty, których Satoshi użył podczas włamania, takie jak młotek, opaski zaciskowe, sznur, a także 3 noże Yanagiba, pasujące do tych, które napastnik pozostawił na miejscu zdarzenia. Uematsu, zapytany, dlaczego zdecydował się ich pozbyć, odpowiedział, że kiedy używał jednego narzędzia do zadania obrażeń kilkunastu ofiarom z rzędu, nóż tępił się i tym samym przestał być dla niego użyteczny, więc wymieniał go na nowy. Podczas całego przesłuchania Satoshi był bardzo pewny siebie. Opowiadał śledczym o swoich przekonaniach i ideologii oraz, że zdecydował się na ten, jego zdaniem, heroiczny krok dla dobra Japonii oraz aby zapobiec III wojnie światowej, z identycznych powodów, które opisywał w liście. Określał siebie jako mesjasza, próbował przekonać funkcjonariuszy do swoich racji, mówiąc, że każdy Japończyk powinien podzielać jego poglądy, ponieważ wpłynęłoby to bardzo pozytywnie na budżet państwa. Jak mogliście się jednak domyślać, śledczy nie tylko nie przytaknęli mężczyźnie, ale natychmiast aresztowali go pod zarzutem włamania oraz usiłowania zabójstwa. Niedługo później, niedaleko wspomnianego posterunku, zabezpieczono czarną Hondę, którą sprawca dotarł na oraz oddalił się z miejsca zdarzenia. Na kierownicy ślady krwi w dalszym ciągu widoczne były gołym okiem, podobnie jak na ręcznikach papierowych i plastikowych torbach pozostawionych na siedzeniu pasażera. Odkryto również, że kilka minut po dokonaniu morderstw Satoshi opublikował na swoim profilu na Twitterze zdjęcie przedstawiające jego samego na tle wnętrza samochodu, opisane słowami: „Niech stanie się pokój na świecie, przepiękna Japonio”. 27 lipca, dzień po aresztowaniu, podjęto decyzję o przetransportowaniu 26-latka z komisariatu do innej placówki o zaostrzonym rygorze. To właśnie podczas tego manewru dziennikarze zgromadzeni tłumnie pod budynkiem wykonali pierwsze zdjęcia i krótkie nagrania sprawcy masakry z Sagamihary. Mężczyzna był uśmiechnięty, rozglądał się dookoła i sprawiał wrażenie przekonanego o heroizmie swojego bestialskiego czynu. W międzyczasie został on również przebadany pod kątem poczytalności w specjalistycznej placówce medycznej. Badania wykazały szereg zaburzeń, takich jak przykładowo narcystyczne zaburzenie osobowości. Według lekarza prowadzącego osoby z takim zaburzeniem mają na ogół trudności z kontrolowaniem swoich impulsów i niełatwo przychodzi im podejmowanie racjonalnych decyzji, ale mogą w pełni odpowiadać za swoje czyny. Zaburzenie to klasyfikowane jest raczej jako poważne zniekształcenie osobowości niż jako choroba psychiczna. Osoba nim dotknięta ma tendencję do popadania w egocentryzm, a jeżeli opinia przez nią niego przyjęta nie jest powszechnie rozumiana przez społeczeństwo, zaczyna przekonywać samego siebie, że wszyscy ludzie wokół są źli, a przepisy prawne są źle skonstruowane. Dodatkowo psychiatrzy badający mężczyznę zwrócili uwagę, że jest on z natury łagodny, a jego działania i zachowania są konsekwentne. Według nich Satoshi miał świadomość, że postępuje niezgodnie z prawem, był w stanie zaplanować swoją zbrodnię i dokładnie rozumiał motywy, jakimi się kierował. W związku z tym mógł w pełni odpowiadać za to, czego się dopuścił. Proces Uematsu Satoshiego rozpoczął się 9 grudnia 2016 roku w Sądzie Okręgowym w Yokohamie. Ponad 2000 osób starało się o uzyskanie jednego z 26 miejsc dostępnych dla widowni na sali sądowej. Mężczyzna oskarżony został o 19 zarzutów zabójstwa, 24 zarzuty usiłowania zabójstwa, 5 zarzutów ograniczenia wolności drugiej osoby, w tym 2 skutkujące wystąpieniom obrażeń, a także wtargnięcie na teren prywatny bez zezwolenia oraz naruszenie ustawy o broni białej i palnej. Do samego końca 26-latek nie przyznawał się do winy. Na sali sądowej zachowywał się jak zbawca narodu, przytaczał ideologiczne cytaty oraz próbował przekonywać sąd do swoich racji. W trakcie jednej z rozpraw próbował nawet odgryźć sobie mały palec u dłoni, na innej natomiast założył białe rękawiczki, tłumacząc, że te powstrzymują go przed pozbawieniem się wspomnianego fragmentu kończyny. Ani razu nie wyraził skruchy za to, czego się dopuścił. Co prawda przeprosił rodziny ofiar, ale użył do tego słów w stylu:
Przepraszam, jeżeli zrobiło wam się przykro z powodu tego, co zrobiłem. Twierdził, że bliscy osób niepełnosprawnych nie są w stanie zgodzić się z jego poglądami, ponieważ zwyczajnie przyzwyczajone są do życia w nieszczęściu. Rodziny ofiar domagały się dla sprawcy kary śmierci. O ten sam rodzaj zadośćuczynienia wnosił również prokurator. Obrona natomiast skupiła się na fakcie, że Satoshi był uzależniony od marihuany i leków, które w połączeniu z zaburzeniami, jakie u niego stwierdzono, bardzo negatywnie wpływały na postrzeganie przez mężczyznę otaczającego go świata. W związku z tym obrońcy próbowali udowodnić, że nie powinien on ponosić pełnej odpowiedzialności za swoje czyny. Wyrok w sprawie masowego mordu z Sagamihary zapadł 16 marca 2020 roku. Uematsu Satoshi skazany został na śmierć poprzez powieszenie. Do dnia dzisiejszego kara nie została wykonana. Mężczyzna przebywa w celi śmierci na terenie jednego z więzień o zaostrzonym rygorze. Chciałabym jeszcze skorzystać z okazji i poruszyć bardzo ważny moim zdaniem temat, bezpośrednio związany z dzisiejszym przypadkiem. Otóż podczas procesu sądowego Uematsu Satoshiego niektóre z rodzin ofiar prosiły o niepodawanie do wiadomości publicznej personaliów ich tragicznie zmarłych krewnych. Nie robili oni tego jednak z szacunku do tych osób, a dlatego, że chciały uniknąć sytuacji, w której ich znajomi, sąsiedzi czy współpracownicy dowiedzieliby się, że posiadali oni pośród bliskich kogoś z niepełnosprawnością. Tylko 2 z 19 rodzin pragnęły ujawnienia danych osobowych ofiar, aby ich krewni nie zostali zapomniani oraz nie odeszli z tego świata niejako anonimowo. Wynika to z kilku głównych powodów. Po pierwsze, w 1940 roku w wielu krajach, które opowiadały się podczas wielkiego konfliktu zbrojnego po stronie III Rzeszy, między innymi właśnie w Japonii, wprowadzono ustawę o eugenicznej ochronie ras, która traktowała m.in. o konieczności przymusowej sterylizacji osób niepełnosprawnych, aby nie mogły one przekazywać dalej swoich, jak to nazywano, uszkodzonych genów. Co ciekawe, ustawa ta wyszczególniała m.in. takie schorzenia jak albinizm, hemofilia, epilepsja, trąd, a nawet schizofrenia czy choroba afektywna dwubiegunowa. Oprócz tego żądano także kastrowania pensjonariuszy państwowych zakładów karnych oraz opiekuńczych. Pomimo iż wszystko to miało miejsce w czasie II wojny światowej, to ustawa o eugenicznej ochronie ras została w Japonii zniesiona dopiero w 1996 roku, czyli na jedynie 20 lat przed omawianym dziś incydentem. Jak wiadomo, różnorakie zmiany pośród ogółu społeczeństwa zachodzą powoli, dlatego też, aby stygmatyzacja i dyskryminacja osób niepełnosprawnych w Japonii zostały całkowicie w cudzysłowie wyplenione, potrzeba zapewne jeszcze wiele czasu. Na dzień dzisiejszy w Japonii żyje ponad 10 milionów osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, fizycznymi i psychicznymi. Niestety, część rodzin w dalszym ciągu odczuwa dyskomfort na myśl, że osoby z najbliższego otoczenia mogłyby dowiedzieć się, że któryś z ich krewnych jest niepełnosprawny. Osoby takie są często izolowane od świata zewnętrznego, w cudzysłowie chowane w domach czy umieszczane w specjalnych ośrodkach opieki, takich jak Tsukui Yamayuri-en. Nikt z bliskich nie wspomina o nich publicznie, co według opinii niektórych osób odbiera im część człowieczeństwa. Nikt nie interesuje się tym, jacy są i co sobą reprezentują. Artykuły, na które natrafiłam podczas pisania scenariusza do tego odcinka, wspominają nawet, że niektóre osoby zgadzały się po cichu ze sprawcą masakry. Wiadomym jest, że dla Japończyków jako ogółu bardzo ważna jest samowystarczalność i bycie użytecznym dla reszty społeczeństwa, czego w przypadku osób z niektórymi, szczególnie tymi cięższymi schorzeniami, nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Ale to nie tak, że Japonia nie podejmuje żadnych kroków, aby poprawić sytuację braku akceptacji społeczeństwa wobec osób z niepełnosprawnościami. Przykładowo, w kwietniu 2016 roku, czyli na 3 miesiące przed atakiem, weszła w życie ustawa o eliminacji dyskryminacji osób niepełnosprawnych, według której 2,5 tysiąca stanowisk ministerialnych i rządowych ma być obsadzane przez osoby niepełnosprawne, a w przypadkach firm prywatnych wskaźnik ten wynosić ma 2,2%. Dodatkowo, firmy, które zatrudniają ponad 100 pracowników, jeżeli nie stosują się do tych wytycznych, mogą otrzymać wysoką karę finansową.
Co więcej, według danych statystycznych, Japonia każdego roku coraz lepiej przystosowana jest pod osoby niepełnosprawne pod względem infrastruktury. Bardzo istotnym krokiem naprzód jest według mnie również to, że w 2019 roku dwie osoby niepełnosprawne zostały wybrane do Japońskiej Izby Radnych. Jedna z nich cierpi na porażenie mózgowe, druga natomiast na stwardnienie zanikowe boczne. Obie te osoby czynnie udzielają się w mediach i nawołują do aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz integracji ich ze społeczeństwem. W procesie zaprzestania stygmatyzacji pomagają również same osoby niepełnosprawne. Zaczynają wychodzić w cudzysłowie przed szereg, pokazywać się publicznie, w telewizji czy innych mediach, opowiadając o sobie oraz przede wszystkim utwierdzając zdrowych, w cudzysłowie, ludzi w przekonaniu, że oni również pragną żyć, kochać, uczyć się, rozwijać swoje pasje i służyć społeczeństwu na tyle, na ile potrafią. Przykładowo, obejrzałam na YouTube ciekawy materiał o sparaliżowanym mężczyźnie, który mimo swojej przypadłości ukończył szkołę wyższą i obecnie prowadzi wykłady mające uzmysłowić japońskiemu społeczeństwu, że będąc niepełnosprawnym również można wiele osiągnąć. Wysłuchałam także historii starszego człowieka, który będąc młodym mężczyzną stał się ofiarą przymusowej sterylizacji ze względu na niepełnosprawność ruchową, której nabawił się chorując na polio oraz ponieważ rzekomo zdiagnozowano u niego schizofrenię. Opowiedział, jak wyglądał cały proces, kiedy powiedzieli mu, że kwalifikuje się do przymusowej sterylizacji. Odmówił, a więc został pobity. Kiedy tylko próbował się sprzeciwić, rażono go prądem lub też wstrzykiwano jakiś lek, po którym spał jak zabity. Aż do pewnego dnia, kiedy na siłę zaciągnięto go do ciemnej piwnicy, przywiązano jego ręce i nogi do stołu operacyjnego, wstrzyknięto mu znieczulenie. To jednak nie zadziałało, więc mężczyzna czuł każde, nawet najmniejsze ukłucie przez kolejne 40 do 50 minut. Kiedy niedługo potem wyszedł ze szpitala, postanowił trzymać przeprowadzony na nim zabieg w tajemnicy. Przez 57 lat. Aż do 2018 roku. Kiedy wyczytał w gazecie o kolejnym przypadku przymusowej sterylizacji, postanowił opowiedzieć światu, jak to naprawdę wyglądało, z perspektywy człowieka, któremu odebrano nie tylko prawo do posiadania potomstwa, ale przede wszystkim godność. Uznał, że należy opowiedzieć o swoim przypadku publicznie, że musi pokazać swoją twarz, aby już nikt nigdy nie musiał przechodzić przez takie piekło, jakie zostało mu zgotowane kilkadziesiąt lat temu. Cześć, z tej strony Sinami z kanału Japonia w ramionach zbrodni. Muszę przyznać, że ten odcinek był dla mnie wyjątkowo ciężki do realizacji. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie ta sprawa jest wyjątkowo bolesna i frustrująca. Nie jestem więc w stanie wyobrazić sobie, jak słuchając o niej muszą czuć się osoby osobiście dotknięte niepełnosprawnością lub posiadające taką osobę w rodzinie. Pozwólcie, że dziś nie dodam od siebie żadnego komentarza w tej krótkiej sekcji od autorki podcastu, bo czuję, że ze względu na moje skrajne emocje, które sprawa ta we mnie wzbudza, nie byłabym w stanie spojrzeć na nią ponownie trzeźwym okiem. Przejdźmy więc do kącika wiedzy o Japonii. Dziś chciałabym opowiedzieć Wam odrobinę o tym, jak Japończycy zapatrują się na posiadanie tatuażu oraz jak reagują na inne osoby, które takie tatuaże mają. Zapewne wielu z Was słyszało o tym, że jeszcze do nie tak dawna tatuaże w Japonii były niejako tematem tabu. I wielu z Was zapewne wie, że taki stan rzeczy wynika głównie ze skojarzeń z Yakuzą, czyli japońską mafią, ponieważ niegdyś tatuaże były symbolem wierności, przynależności do gangu ze względu na swoją trwałość oraz na ból, jaki trzeba było wytrzymać przy procesie jego tworzenia. Jeszcze do niedawna tatuaż nie był w Japonii uważany za formę sztuki, a bardziej jako zabieg medyczny, w związku z czym zawód tatuażysty wymagał posiadania specjalnej licencji, a jeśli artysta takowej nie posiadał, to płacił wysoką grzywnę. Z tego powodu wielu tatuażystów, w cudzysłowie, chowało się po piwnicach, co dodatkowo wzmagało w klientach złudne, zupełnie nieadekwatne do sytuacji poczucie, że decydują się na zrobienie czegoś nielegalnego. Jednak sytuacja zmieniła się we wrześniu 2020 roku, kiedy to Sąd Najwyższy Japonii orzekł, że do tatuowania osoby nie jest już wymagana żadna licencja i tym samym uczyniło to zawód tatuatora całkowicie legalnym.
I po dziś dzień znalazłoby się wiele osób, zwłaszcza starszych wiekiem, pochodzących z okolic wiejskich, które, jeżeli masz tatuaż gdzieś w widocznym miejscu, nie chciałoby mieć z tobą do czynienia. Są również miejsca, do których nie zostaniesz wpuszczony z tatuażem. Przykładowo niektóre onseny, czyli słynne japońskie gorące źródła. Wybierając się do któregoś z nich z tatuażem, warto by było najpierw sprawdzić, czy placówka ta dopuszcza kąpiel dla pokolorowanych. Istnieje nawet specjalna strona internetowa, na której można sprawdzić, czy dane miejsce jest przyjazne osobom posiadającym tatuaż. Są tam uwzględnione onseny, siłownie, plaże, baseny i wiele innych. Jednak ostatnimi czasy, a szczególnie po zmianie prawa, na ulicach japońskich miast, szczególnie tych większych, można spotkać osoby przyozdobione mniejszą bądź większą, czarno-białą bądź kolorową grafiką. Nie zmienia to jednak faktu, że minie zapewne jeszcze wiele czasu, zanim Japończycy zaczną tatuować sobie całe rękawy lub też szyje. Ja osobiście posiadam ponad 40 tatuaży i zastanawiam się czasem, jaka byłaby reakcja japońskiego społeczeństwa, gdybym poszła na spacer przykładowo ulicami Tokio. Czy ludzie zwracaliby na mnie uwagę i komentowali, czy raczej nie? W sumie byłoby zabawnie, szczególnie, że niektórzy Japończycy, widząc obcokrajowca, z góry zakładają, że jest to baka gaijin, czyli taki głupi turysta, nieznający języka, i na głos komentują jego wygląd, czy też zachowanie. Oglądałam filmiki dziewczyny, która mieszka w Japonii od lat i specjalnie rejestruje na wideo takie sytuacje, kiedy osoby w pobliżu o niej rozmawiają, po czym ona, jak gdyby nigdy nic, dołącza do konwersacji perfekcyjnym japońskim. Zawsze mają genialne miny, zwłaszcza dzieci. Na dziś to tyle, kochani. Trzymajcie się ciepło i dbajcie o siebie. Możecie też napisać mi w komentarzu, czy macie jakieś tatuaże i jeżeli tak, to gdzie i jakie. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie, a moim patronom za nieocenione wsparcie. Jeżeli chcielibyście wspomóc mnie i moją pracę tu na YouTube, link do Patronite znajduje się w opisie. Do usłyszenia za tydzień. Matane, bye bye.